Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest czwarty odcinek z naszej serii Zagrajmy w Darksiders 2 Definitive Edition. Akurat mi się udało uchwycić taki fajny detal, kiedy Proch usiadł śmierci na ramieniu. Oczywiście jak się ruszymy, to on od razu zejdzie. Dobra, my generalnie musimy się udać tam prosto, ale chciałbym się rozejrzeć jeszcze tutaj właśnie. Musimy nadrobić koniecznie niszczenie tych skrzyń, beczek i tak dalej, bo z nich czasami wypadają pieniądze, więc to by się jak najbardziej też przydało. Okej, myślałem, że tu coś jest, ale niestety nie za bardzo. Bo to było takie perfekcyjne miejsce wręcz na jakiś tam sekret. Może tu jakaś kasa? No tu akurat nie za bardzo, dobra. No okej, no to co, ruszajmy przed siebie. Eksplorujmy dalej ten kocioł. Dobra, z was wylecą pieniądze. A, dobrze mówiłem. Pamiętajcie, to jest za... Wow, nawet miksturka mi wyleciała. Ej, dobra, to musimy w takim razie częściej to niszczyć, serio, bo... Na początku gry trochę... trochę unikałem tego. Jakoś tak nie pomyślałem o tym, żeby to niszczyć. Nie sądziłem, że coś tam znajdę, a jednak, także... musimy nadrobić w takim razie i... niszczyć wszystkie jakieś tam stare wazony pradawnych, co tam może się nie obrażą, kto wie. Ja wiem, że jak się obrażą, to trudno. Dobra. Ciekawi mnie też w ogóle, czy... Jak już teraz zdobędziemy sobie trochę doświadczenia, to czy będziemy w stanie zawalczyć z Tanem? Czy będziemy go w stanie pokonać na treningu? Podejrzewam, że to jeszcze sporo czasu minie, zanim będę w stanie faktycznie to zrobić. Moment, chciałem zobaczyć... Nie wiem, ekwipunku nic nowego nie mamy, dobra. No dobrze, co dalej? Tu mamy to pokrętło, jakieś przejście, ale tu jeszcze mamy skrzynię. Konkretnie tutaj. Dobra, bardzo fajnie, że one są na mapie pokazane od razu. Oho, i coś tam dostałem. Zobaczmy, jakąś broń dodatkową, inną. Ale ona jest gorsza. Co prawda obrażenia ma takie same, ale nie mamy obrażeń od trafień krytycznych, także nie ma co tego brać za bardzo. Dobra, czy coś tu mam jeszcze do zniszczenia ewentualnie? O, proszę bardzo, stronica Księgi Umarłych. Ej, kurde, to naprawdę trzeba niszczyć. Dobra, już mamy cztery strony. Okej. I to jest dopiero pierwszy rozdział. Ciekawe, ile w ogóle będzie tych rozdziałów. Dobra, no to co, ociągajmy wajchę. Chyba nie w tę stronę. No dobra, i co to nam właściwie zrobi? No bo opadają te dwa... W zasadzie nie wiem, co to jest. Oho. No dobrze, no mamy tam lawę. Kocioł ukończony, proszę bardzo. I możemy wrócić do Ali, bo przywróciliśmy już górski ogień. Okej, to tyle, serio? To wy sami nie mogliście tu dupska ruszyć, żeby to zrobić? Lenie śmierdzące? Ja pierdzielę, naprawdę, tylko tyle. Za ancymony. Czekajcie, bo to wygląda tak jakby... Nie, dobra, jednak nie. Okej. Myślałem, że może tam ewentualnie damy radę wskoczyć. Ale nie za bardzo. Gdzie my teraz jesteśmy w zasadzie? Poczekajcie, tu mamy, widzę, jeszcze skrzynkę. Także jak najbardziej sobie ją zgarnę. Oho, ile miksturek, panie. Coś tam sobie fajnego zgarnęliśmy. Jakaś kosa. Ona mi obniża obrażenia kłute, co prawda. Ile mam kłutych? 5 obrażeń, a tu od wstrząsów 6, to teoretycznie wychodzę... Wychodzę na lepiej. No teraz mam 51, no. Dobra. Wychodzimy na lepsze z tymi kosami, więc sobie je wezmę. I możemy ruszać... A to nie jest przypadkiem przejście na początku? No, to jest chyba sam początek, słuchajcie. Level design na najwyższym poziomie, naprawdę. Bo niejednokrotnie jest w grach, że musimy... tak wygląda sytuacja w grach, że musimy się wracać jak idiota po prostu po tej samej trasie. Dobra. A, mieliśmy z tobą pogadać jeszcze. Mamy misę plus składnik. How did you... No, no, doesn't matter. You have done what we... What I failed to do. You must take the good news to Alia as soon as you can. I found that dish you wanted. You're a good man, much more so than your name would imply. I'm in your debt. What is Mordant Dew? Mordant Dew is the venom those stingers get you with if you let them too close. You'll find them in Drenchfort. Walk softly though. Those stings are nasty. No okej, pod mokłym forcie. Mamy, widzę, nowy poziom, super. Zobaczmy sobie skill pointa. Okej, zdobyć rządzą rosę z żądlaka. No dobra. Ale zanim to...
Poczekajcie, bo mamy ten jeden punkcik. Co ja mogę tu zrobić? Potrzask. Wrogowie trafieni cięciem znikąd mogą zostać spowolnieni przez mróz. Spowolnienie 20%, czas trwania 2 sekundy, 25% szansy na to. Okej. A tutaj jak sobie z kolei powiększę to 13 obrażeń. Teraz pytanie, czy te 4 obrażenia więcej są warte, czy może jednak pójść sobie w to spowolnienie? Nie, ja chyba wolę jednak damage zadawać, także ulepszymy sobie to spopielenie. Dobra, i teraz tak. Przenosi się błyskawicznie do miejsc. O! Dobra, właśnie tak się zastanawiałem, czy będzie szybka podróż. A jak to działa? Aha, po prostu pod X-em mogę do jakiejkolwiek lokacji. Dobra, super, to mi się podoba. A gdzie my się mamy przenieść? Do Triskala, dobra. Zapomniałem. Dobra, to w takim razie lećmy. I co teraz w zasadzie? Chciałbym sobie jeszcze zadanka podejrzeć, jak to wygląda. Aha, czyli tutaj mogę jakoś rozwinąć to zadanie? Rządca Rosa z żądlaka. Podmokły fort. A gdzie w ogóle jest podmokły fort? Pytanie, czy ja będę musiał się udać tam, gdzie to jest. Aha, podmokły fort jest z tej drugiej strony, gdzie muszę z kolei wodę aktywować w tym, w kotle. No dobra, znaczy nie w kotle, tylko tutaj w kuźni. Okej, to w takim razie spoko. W takim razie ruszajmy, pogadajmy z Alią, no i pewnie będzie trzeba udać się właśnie w drugą stronę. Coś w tym czymś? Mamy jakąś wiadomość? Nie, skrzynka odbiorcza jest pusta. Nie mam pojęcia, do czego to służy dokładnie, jakie wiadomości się tu odbiera. Czy one są fabularne, czy to... Nie no, z multi to raczej nie jest powiązane, w grze nie ma multi. Nie wiem, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, to pogadajmy. Horseman! The fire of the mountain flows again! Yes. Freed by my hand. And Karns. Karn? That pup? Well, he hasn't a clue. And yet, the forge burns once more. You know what awaits you, Ryder. To finish this, you must restore the tears. I'm not your errand boy, Maker. Aye, but our fates are now yoked. Help us, and we will help you. In the meantime, take this. It might be of use. Okej, okay, odkupienie. Potężny pistolet należący do Waśni, brata śmierci. This pistol. It belongs to my brother Strife. How came it here? I cannot say, but there are other goods you may barter for now as well. Restore the tears, then return to me. No dobra. You said there were two things that powered your forge, fire and tears. Yes, fire to wake the earth and tears to calm it. Both gifts. Of the Stone Father. And fire will not be enough. Nay, we require both. Where might I find the Tears of the Mountain? To the west, past the fjord and into the Drench Fort. You will find the Tears within. Valis has been busy. There are new items. Okej, zobaczmy, co ty tu masz właściwie. No dobra, tylko te kosy, to jest cholernie drogie. Dobra, moment, a zobaczmy. Broń dodatkowa jeszcze. Młot żaru jakiś tam. Czekajcie, przejadę sobie te wszystkie kosy, żeby mi gwiazdki zniknęły. Nie, to jest wszystko za drogie. To ewentualnie rękawiczki mędrca, ale... chyba nie za bardzo. Te karfasze tułacza są dobre. Ale myślę, że... nie ma chyba większego sensu, powiem wam szczerze, kupować zbroi. Chyba o wiele bardziej wolę ją znajdować po prostu. A na pewno możemy sobie sprzedać rzeczy, których nie używamy. Tylko teraz lufa pytanie, czy... jak to działa? Czy to jest tak... że... czy ja mogę sprzedać rzeczy, których ja używam? Które mam wyekwipowane? Chyba nie, no mam nadzieję, że nie, bo będzie maniana trochę to totalnie. Odwalę głupotę, ale dobra, spróbujmy to wszystko sprzedać. I zobaczymy. Poczekajcie. Mrocznego Mściciela sobie zostawię. I teraz zajrzyjmy na wszelki wypadek do ekwipunku. Ale nie, widzę, że te bronie, dobra, czyli użytkowych rzeczy nie mogę sprzedać, dobra, bardzo dobrze, bo czasami w grach tak bywa, że niestety, ale te użytkowe właśnie rzeczy sprzedać można i wtedy jest naprawdę lipa. Dobra. A to widzę, że jest naprawdę warte sporo pieniędzy, więc posprzedawajmy to sobie. Dobra. Chcemy mieć dzięki temu trochę kasy. Mam nadzieję, że nie robię głupoty, że to sprzedaję, ale nie wiem, na co by były mi te rzeczy, szczerze mówiąc.
A właśnie, czy ja mogę już używać tych... Nie, to jest poziom 5, ja mam 4 jeszcze. Ale naprawdę niewiele doświadczenia mi brakuje do kolejnego levela, więc myślę, że za niedługo poużywamy już sobie tego naramiennika. Dobra, tam na razie chyba nie ma co wchodzić. Nie wiem, czy z Stanem, kurde, nie wiem, czy walczyć z nim. Jest może na zadaniach jakiś sugerowany poziom? Bo nie sądzę, żebym ja go teraz pokonał. Wydaje mi się, że chyba jesteśmy dalej zbytnio trochę leszczami. Ale dobra, wiecie co, możemy spróbować. Zobaczmy. A właśnie, szkolenie jeszcze, zapomniałem. Co my tu mamy? Te kombosy by się przydały. Wir kombinacja za 10 tysięcy, ale wydaje mi się, że to by było dobre. Seria zamaszystych ataków zakończona druzgocącym cięciem żniwiarza. Możliwa poskromienie dużej grupy wrogów. No właśnie. Wydaje mi się, że to by się chyba przydało. Ja sobie wezmę chyba od razu ten najdroższy kombos. Czekajcie, to jest kwadrat. Kwadrat, przerwa. Okej, czyli tu razy kwadrat, przerywamy i później... Dobra, spróbujemy z tym, niech będzie. Okej. I myślę, że może na razie tyle. Resztę kasy sobie zachowamy. I spróbujmy zawalczyć z Stanem. Zobaczymy, jak to pójdzie. No dobra, no już idzie na pewno lepiej niż wcześniej. Dobra, powiem wam, że to jest teraz do zrobienia, tak szczerze mówiąc. Ma to jakiś tam potencjał. The battle is far from over. No horseman is a match for me. Kurde. Wiecie co, to by było do zrobienia, ale musiałbym tu trochę czasu spędzić, bo niestety, ale jestem za mało odporny jeszcze. Mi zaledwie 2 ciosy Tana wystarczą, żeby mnie powalić, żeby zakończyć walkę. Dobra, to powiem wam tak, może następnym razem, bo na pewno jeszcze w Trójskalu się znajdziemy. W Trójskale? Trójskalu? Jak to się odmienia? W Trójskale chyba. Jak się znajdziemy w Trójskale, na pewno się jeszcze znajdziemy. Co to jest za przejście? A nie, stąd to ja chyba przylazłem. Tak, dobra. Na pewno się tu jeszcze znajdziemy w grze, to myślę, że następnym razem po prostu się zabierzemy za to. O, miksturka. Jak? Andrzej, co ty? Jak niemożliwe? To maksymalnie 5 fiolek można mieć? No co wy mówicie? No kurde, ja myślałem, że można mieć w nieskończoność. Chociaż nie, to by było trochę za łatwe w sumie. No dobra. Czy ja mogę jakąś szybką podróż, coś ten? Bo ja się muszę udać teraz... Okej, muszę z Karnem pogadać, on jest tamtym w wąwozie cieni. Dobra, to tepniemy się tutaj. Na grań płaczu i pojedziemy sobie od razu na drugą stronę tam. Nie będziemy leźć przecież z buta, no jak mam taką możliwość, to pojedziemy sobie na koniu, jak najbardziej. Aha, i my się musimy udać w tamtą stronę, a to cię... bo teraz mam pistolet, więc chyba będę w stanie w tym momencie te bomby tam striggerować, żeby wybuchły. Okej. A ciekawe, czy ja mogę teraz te kryształy niebieskie strzelać, które mijaliśmy wcześniej, wiecie, te przylepione do ściany. Dobra, jesteśmy na miejscu. Without the Tree of Life, Horseman, I'm trapped here just like you. A fortunate few slipped out before the tree was lost, like Ulthane. And who is Ulthane? He's just another maker. Has a big hammer, is all. When he escaped, I feared to follow. And a good thing, too. And why is that? Well, you might still be looking for the cauldron if not for my courage and wit. Ta, oczywiście. What can you tell me about the Tears of the Mountain? The Dirinch Fort lies just beyond this barrier. It was the first thing taken by corruption. We sealed the Stonefather's Tears inside, fearing what would happen if they spread. If I do as Alia asks, you'll soon find out. Aye, and the realm will be better for it. Whether pure as rain or black as sin, the Tears will end this stalemate. If you're really going, don't let me stop you. Exploring's a wondrous thing. You never know what you might find. For instance, should a bit of armor turn up, it's likely some misplaced some years back. If you can find it, I'll be in your debt. Oho, kolejne zadanie, zguba część druga, no dobra. Znajdź hełm Karna. Użyj odkupienia, by strzelać i niszczyć cieniu buchy. No właśnie tak myślałem, dobra. Okej. Run along, Ryder. I'll rest a bit.
Odsapniesz, ty wiesz co, gościu? Odsapniesz, kurde. Ciekawe po czym. Zabił tam wcześniej trochę konstruktów. Wąwóz cieni. Zawsze mi się ta lokacja podobała, jest mega klimatyczna. Taka szarawa. W przeciwieństwie do całej reszty. No dobra. Tu to w zasadzie za bardzo nic chyba nie ma. Tego spaczenia to raczej nie zniszczę. Nic by mi też to nie dało. Oho. Mamy chyba pierwszych enemies. Dzień dobry, drapieżca. Okej. O, jest żądlak, to może zgarniemy. O właśnie, mamy żrącą rosę, świetnie. Ktoś do karna jest po tego rzeźbiony kamień. No dobra, to już może nie w tym momencie. Do karna sobie już wrócimy kiedy indziej, kiedy będzie okazja. Ale momencik, momencik, bo z tego co pamiętam, to gniazdo, no właśnie, ono będzie respić nieustannie nam. Właśnie, czekajcie, przecież ja mam nowy kombos, moment. To jest takie coś, tak? Mam nadzieję, że to dobrze wyprowadziłem. Okej, to jest takie coś. No dobra, nie wiem, czy to było warte 10 tysięcy kasy, ale jest nie najgorszy jest ten kombos. Okej, co teraz? Punkt umiejętności. To na początku. Zobaczmy, co my tu mamy. Bezkresna furia. Generacja gniewu jest przez krótki czas zwiększona po wykonaniu cięcia znikąd. A to co to jest? Śmierć przywołuje swoje prawdziwe wcielenie i wyprowadza kosąd rozgodzący atak, który kładzie pokotem po bliskich wrogów. Czyli to jest nowa umiejętność zupełnie, tak? No dobra, to weźmy to sobie. Okej, tylko ja to teraz muszę przepisać, prawda? Jak się przepisywało? Kurde, nie pamiętam. Jak się przepisywało? Kurde, zapomniałem jak się otwierało to koło. Zaraza, jak to było? Nie, nie róbcie sobie, jeżeli można podejrzeć sterowania. Oh damn, no nie, no jaja sobie robicie? Jak się to przypisywało? Lista ataków, statystyki. Kurde. Nie no, bez jajec. Jak się to przypisywało? Nie, no zaraz mnie... Trafi mnie coś zaraz. Jak to się robiło? No nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Gałką? Nie. Kurde. Nie wiem. O, strzałka w dół, dobra. Na szczęście mam, okej. Dobra. W końcu któryś tam guzik na padzie zadziałał, czekajcie. To tak. Tu mamy... Czekaj, to jest... What? Aha, okej. Czyli to jest LB... No dobra, może być LB i kółko. Dobra, niech będzie i tak. Dobra, mamy tą umiejętność, ja pierdzielę. Jaki jestem gamoń czasami. Zapomniałem o tej strzałce w dół. Dobra, co my tu mamy? Bo wnioskuję, że chyba tędy muszę się udać, więc to może zrobimy sobie za chwilę. A chciałbym jeszcze zobaczyć, co jest z tamtej strony. Teraz lufa pytanie, gdzie ja w ogóle muszę ruszać, bo tu mamy strzaskaną kuźnię. Okej. Tak się zastanawiam właśnie, co z tymi lokacjami pobocznymi, czy je eksplorować, czy ja, wiecie, dostanę później zadanie może jakieś z nimi związane. Nie mam pojęcia, tam mamy też ten zakątek, zagubioną świątynię. I cholera wie w zasadzie, czy to zwiedzać, czy odpuścić to sobie. Nie wiem, no ciężko mi stwierdzić. No bo żadnego zadania z tym związanego nie dostałem. Nie wiem, może na razie ruszmy sobie fabułę ewentualnie, a później zobaczymy. Bo nie wiem właśnie, czy... O kurde. Czy ja... czy dostanę faktycznie zadania związane z tymi lokacjami? No bo one raczej nie są tak, wiecie, tak no z dupy zaprojektowane, tak żeby po prostu były. No raczej twórcy coś chyba zaplanowali z tymi lokacjami opcjonalnymi. No mam nadzieję, że jakieś questy dostaniemy z nimi związane. O, tu jest ten żeton. Kurde. Pamiętajmy też jednak, że to jest sam początek gry, więc no tutaj nie dostaniemy aż tak też dużo tych zadań pobocznych. Czekaj, śmierć, bo...
Okej, udało się. Oho. Dobra, full auto Co? O nie, ja muszę przeładować pistolet. Jak się przeładowuje pistolet? Nie mam pojęcia. A, sam się przeładowuje, dobra, nieważne. Kurde, jaką to ma czułość. No właśnie, pod B mógłbym chwytać pomniejszych przeciwników od razu. Tylko, że im to nie zabiera chyba całego życia. Szkoda. Dobra, oho, jeszcze drapieżniki. Ale czekaj, czekaj, śmierć, nie tego. Może sobie przetestujemy to nową umiejętność. Wow, potężne, potężne. No, żebyśmy nie spadli tylko. Dobra. Okej, rozumiem, że tam na drugą stronę się nie dostanę. No i w sumie chyba też nie ma za bardzo po co tam przejść. Kolejny żeton, świetnie. Czy ja mogę tą bramę otworzyć, żeby mieć skrócik? Jak najbardziej. Dobra, nice. I teraz tak, bo tu mamy dosyć duże połacie terenu. Się tak zastanawiam, jak to zwiedzać. Dobra, jesteśmy w tym fiordzie. Oho, dzień dobry. Dobry wieczór, Polsko, witamy. A ten młot to jak pierdyknie, to inoros. A szkoda, że miksturek już nie mogę zbierać. Myślałem, że nie ma tu ograniczenia. Chociaż no fakt, że byłoby to trochę bez sensu, gdybym mógł zbierać każdą. Ale dobra, to tą się wyleczymy, a tą sobie... To jest. A tą sobie zgarnę. Dobra, tu mamy... O, to jest chyba Wulgrim, słuchajcie. Jak to się w ogóle na mapie prezentuje? Nie, to jest Czarnopęd? Kim jest Czarnopęd? Czekaj, czekaj, czekaj. A bez kitu, to ktoś inny. Oh, hello, Fleshling. Didn't see you there. I was going to ask who you are, or rather what. My name is Blackroot, and I am hungry. For what exactly? Only the finest stones. I have ways of attracting such morsels, but it has been centuries since any were in reach. I must wait here for my master. I will starve if someone doesn't help me. Your people stand on the brink of destruction, and you ask me to feed you? If it isn't too much trouble, take this. It will guide the stone to you, so you can bring it to me. Then I shall eat it with great pleasure, and I will reward you. What about your master? Of him I do not speak, nor do I remember. He left eons ago. Now I am trapped here. How long have you been here? I have been gathering my strength for centuries, and my roots run deep. That is my problem. You eat? I am not like other constructs. In my form, life has taken root. It must be fed, or it will consume me. No dobra, to mamy nowe zadanie. Przynajmniej to znajdź magiczne głazokęsy, głazokęsy siły i odporności. Ale to ile tego jest? Przynęta. Przynęta wabi do swojego posiadacza każdy zaklęty kamień, który zostanie trafiony, aby obudzić moc kamienia, strzel w niego z odkupienia. Zresztą zajmie się przynęta. Aha! Czyli to były te kamienie takie na ścianie. Dobra, to już wszystko jasne. A jak ja mam potem żeton doskoczyć, halo? Bo jakiś, nie wiem, jakiś podwójny skok musimy odblokować. No dobra, czyli będziemy musieli w takim razie się wrócić. Czekajcie, czy ja mam to jakoś w ekwipunku? Moment. A, te nowe kosy jeszcze dostaliśmy. One mi zwiększają co prawda obrażenia. Ale za co zabierają mi 6 obrażeń od tych wstrząsów i w sumie wychodzę na 0 tak naprawdę. No, dobra, to nie używajmy ich. To już wolę też te dodatkowe obrażenia od tego wstrząsu całego. No dobra. Ale co z tą całą przynętą? Jak to działa? Czyli co, ja po prostu muszę
muszę strzelić w ten kamień, tak? I całą resztą zajmie się właśnie ta przynęta, co? No dobra. Także będzie trzeba tych kamieni szukać w takim razie, ale ich jest bardzo dużo. Czekajcie, jak to wygląda w tych zadaniach? Kamień z serca. Ja pitole. Przenieść dowolną kombinację trzech głosów, by otrzymać nagrodę. Aha, czyli to działa tak, że zbiorę trzy rodzaje kamienia, a ich jest tyle maksymalnie w grze, okej. Okay. Dopiero wtedy skończymy zadanie. No nie wiem, czy to wykonamy, bo to będzie naprawdę mnóstwo szukania. Także ja nie wiem, czy ja będę w stanie to wykonać. Ale zobaczymy, no możemy zawsze spróbować. Coś mi te uniki nie wychodzą. Właśnie, pamiętajmy o pistolecie teraz, jestem niczym Arthur Morgan. Oj, czekaj, czekaj, bo trochę mało żyćka, mało żyćka, mało żyćka. Może jeszcze raz. Dobra, nie, nie lepiej, lepiej wezmę potionka w razie czego. W ogóle też właśnie twórcy dosyć mocno zmienili ten system zdrowia, bo jednak w pierwszej części on był skrajnie inny. Mieliśmy bardzo dużo tych pasków i tak dalej. O, jakieś kosy. Zaraz zobaczymy, czy jakieś lepsiejsze, czy nie. Dobra, co my tu mamy? Nie, ostatecznie damage mi spadnie z tego, co widzę. Bo one mają mniej obrażeń, ale zadają więcej kłutych, no ale to z drugiej strony... A właśnie, właśnie, piąty poziom. O, możemy używać sobie teraz tego. Mrocznego Mściciela na broń dodatkową. I możemy też na ramiennika jeźdźca używać. Dobra, nice, super. Dobra, i teraz tak. Czy my coś tu jeszcze mamy, żebym nie ominął tu przypadkiem jakiejś istotnej rzeczy? Z wami to się zawsze chętnie poklepie. Muszę też o tym ataku obszarowym pamiętać, tylko on wymaga ode mnie zaprzestania klikania guzika. Czy ja tam dostrzelę? Kurde, ale tu jest przeogromna czułość podczas celowania. Okej. Okay. Moment, moment, bo się zaciąłem w jakimś drzewie. Ja mogę do wody wejść, prawda? W sensie ty się nie topisz, śmierć. Nie, na spokojnie. Ta, weź, to, weź teraz eksploruj to pod wodą. O kurde, ale tu jest... Nie, no to przecież to nie ma szans, że ja to wszystko zwiedzę. Ale tam widzę coś ukrytego. Ocie, panie. No tutaj to może być naprawdę sporo znajdziek poukrywanych. Strasznie duży obszar. Się zastanawiam, jak to w ogóle na mapie wygląda. Mamy orana jakiegoś? Bo my mamy generalnie ruszać tam. No dobra, to poszedłem jak zwykle w totalnie inną stronę. No ale okej, to zobaczmy, co jest tutaj. Tak jak mówiłem, ja tutaj z ogromną chęcią to wszystko pozwiedzam. Okej, co my tu mamy? A, tu jest Wulgrim. A czemu to było napisane jakiś Oran? A nie, bo Oran jest jeszcze tutaj. Dobra. To teraz tak. Nie, no raczej lootboxów to kupować nie zamierzam. Możemy ewentualnie ci coś sprzedać. I w sumie to jest zawsze dobre jakieś rozwiązanie, żeby kasę zarobić. Dobra. I to tyle, okej? Okay? A teraz tak, bo tu mamy jeszcze jakieś skrzynie. Mamy spaczenie, ale jak ja bym... Oho, to pewnie jest związane z jakąś umiejętnością kolejną. Dobra, tu się mogę wspiąć. Dobra, i do góry. No czekaj, czekaj, śmierć, nie tak, nie tak, nie tak. W boczek musisz, o, dokładnie. Ale tu żadnej bomby nie mamy w zasadzie, to nie wiem, jak ja bym miał zniszczyć to spaczenie. Nie mam jak za bardzo, chyba że... A przez tą dziurę tu jakoś przejdę? Nie. Nie za bardzo. No dobra, to może... Aha, tu pewnie portal będę musiał umieścić jakiś czy coś takiego. Dobra, zobaczmy, co my tam dostaliśmy. Lepsze karwasze, super. Dobra, i popójmy sobie jeszcze w tą stronę, zobaczmy, co mamy tutaj. To jest chyba ten Oran cały, tak? Z tego, co widziałem na mapie. A, to jest olbrzym. Okej. Okay. Ale on chyba nie żyje.
Milczy jak głaz. Znajdź sposób na uruchomienie zaginionego stróża. Raczej zagadanie go 3 razy nie zadziała. Dobra. No okej, to możemy w takim razie zawijać stąd. I skoczymy sobie po tamtą skrzynkę, gdzie było to spaczenie wcześniej. Mam nadzieję, że ja dam radę się tam w ogóle dostać jakoś. Może spróbujemy sobie jeszcze zanurkować. Ale tu w zasadzie już chyba nic takiego nie ma pod tą wodą. Dobra, którędy ja muszę tutaj wejść? Najprawdopodobniej stąd. And dostanę się tam? No może być ciężko. Nie, chyba nie doskoczę. Chyba, że jakoś, nie wiem, bardziej z tej strony? Spod tego mostu może mi się tam uda wejść? Nie, nie za bardzo. Nie wiem, jak miałbym się tu dostać. Jakiś podwójny skok musimy odblokować. Ewidentnie, bo to już jest któreś miejsce, w którym ten double jump naprawdę by się bardzo przydał. A tak to na razie za bardzo... No nie mam jak się tam dostać chwilowo. Ale muszę przyznać, że to odkupienie naprawdę nieźle sieka, serio. Dobry jest ten pistolet. Dobra, ciebie jeszcze wyjaśnimy. Okej, piękne fatality. No i co, to ruszamy chyba przed siebie w takim razie. Czekaj, śmierć, bo ty się zacinasz, kurde. Chyba, że tu jeszcze popłyniemy. Bo tu nas jeszcze nie było. Czy jak ja zanurkuję, coś tu znajdę? Niekoniecznie, ale chyba będę mógł wbiec po tej ścianie. Dokładnie. Możemy się jeszcze porozglądać, co mamy w tym miejscu. Tu jest skrzynka, ale ona tak jakby jest na górze? Tak to wygląda. Może z tej strony na coś mi się uda natknąć? Dobra. A teraz tak, tego spaczenia chyba też nie zniszczę. No nie za bardzo. Przeskoczyć tego też nie przeskoczę. W takim razie wstępnie to tu chyba tyle. Ewentualnie bym musiał kiedyś się tu jeszcze wrócić. Okej, zobaczmy, co my tam zgarnęliśmy sobie. O, rzemienie marudera, nice. Zwiększa mi obronę i siłę. Także większy damage też będzie. Jak najbardziej git. No dobra. Pojedźmy sobie do przodu powoli. I teraz tak, w którą ja muszę ruszać stronę, jak to na mapie się prezentuje. No dobra, czyli ja musiałbym jakby... Okej, to za chwilę, może na razie sobie powalczmy. Więcej ekspa zawsze jak najbardziej się przyda. O, czekaj. Andrzej, co ty? Mało zdrówka, nie podoba mi się to. Podleczmy się. On dostał tym cięciem? Chyba nie dostał, niestety. Okej. O, i dostaje obrażenia od elektryczności chyba jeszcze. To mi się podoba. O, dobra, poszło. I coś ty tu nam wydropił ciekawego. Chyba jakieś bronie. Dobra, czy ja mam ruszać tędy? Nie, tu jest droga zamknięta, ale to dobrze. Zobaczymy, co tam jest na końcu. Zobaczmy, co ja tam otrzymałem. Jakieś kosy. Dobra, ostatecznie, no jeden damage więcej, to trochę tak, trochę słabo, ale zawsze ten jeden więcej będzie. Ale my siekamy teraz. No i dobra, i teoretycznie mogę się dostać tu wyżej, ale tu rozumiem, że ta ścieżka jest zablokowana. Chyba, że może nie jest zablokowana. Czekajcie, jak to w końcu wygląda. A to gdzie my w takim razie się tu znajdziemy? Co to jest za miejsce? Gdzie ja kurde jestem? Tej lokacji nawet na mapie nie ma. To tak wyglądało, jakby tam ścieżka była po prostu zablokowana i tyle. Chyba, że to takie, wiecie, małe pomieszczenie na 2 skrzynie i tyle. Zaraz zobaczymy. Ekwipunek sobie za chwilę przejrzę. Ups, coś wcisnąłem. No dobra, jak to wygląda? Ewentualnie tu mogę jeszcze zobaczyć coś. Czemu ja tych monet u Wulgrima nie wymieniłem? Kurde, zapomniały. A to jak wcisnę?
A, wiecie co, to wygląda tak, jakby mi tu były potrzebne dwie osoby. No dobra, no na razie nic tu nie zdziałamy chyba. Okej, co mamy dalej? Na ramiennik, ale mam teraz legendarny, więc raczej szybko nie znajdę. Oj nie, ten to mi bardzo obniża. Bardzo mi siły obniża, teraz są takie wyważone te statystyki. Także nie będę raczej tego na ramiennika zmieniał, bo on co prawda daje mi więcej magii, ale odejmuje mi aż 7 siły, to jest bardzo dużo. Dobra, czekaj, czekaj, ty nie skacz tak na tym koniu, bo to przecież ja zaraz się pogubię. Dobrze, to w takim razie pojedziemy sobie chyba tędy. A tam co byśmy mieli zrobić, to nie mam pojęcia, tak jak mówię, to wyglądało... Jeszcze jeden tyran? Skąd ty się wziąłeś? Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Czekaj, nie przełączaj mi namierzania. Ja chcę tyrana bić. Przede wszystkim. Ale go siekamy jak chcemy. Dobra, pięknie. Z tyrana często fajne rzeczy wypadają. Okej, potionek się jak najbardziej przyda. Do ekwipunku sobie może zajrzę za moment. Chciałbym się jeszcze tu chwilę porozglądać. Kurde, ale wchodzą te obrażenia ładnie, naprawdę. I to jest to od drugiej strony. No dobra, to co ja tu dostałem ciekawego? Kaptur mędrca. Ale ej, on mi wszystkie staty obniża. Daje mi trochę... Daje mi 51 odporności, ale to ja chyba nie wychodzę na plus z tym, co? Nie, no raczej nie. Nie, wydaje mi się, że lepiej zostać sobie z tym naramiennikiem, który mamy. Okej, udamy się jeszcze może w tą stronę, zobaczymy. Czy coś tu ciekawego znajdę, ale chyba nie za bardzo. Musimy też za tymi kamieniami się rozglądać, ale ich dużo więcej, w sensie dlatego tam z kamieniałego gościa, ale... tych kamieni było więcej w poprzedniej lokacji. Dobra, na razie udajmy się tutaj. Czekajcie, czekajcie. Słyszę, o właśnie. Dobra, i mamy. Dobra, kamień wiedzy tajemnej, okej, to jest to. Ojojo, jak mi tu klatki spadają, halo, co się dzieje? Mamy autosave'a, dobra. No i jesteśmy. Przywróć górskie zły... górskie zły, tak. Dobra. Oczywiście, o ty kurde. Oczywiście o łzy chodzi. A czemu ta, nie wiem, czemu ta gra się tak nie lubi z tym moim programem do nagrywania? Nie mam pojęcia, naprawdę. O co wam kurde chodzi? Co wy macie za problem ze sobą? Też nie wiem, może to faktycznie wynika z tego, że gra chodzi na DirectX 9, bo to jest już jednak trochę przestarzały silnik. Znaczy nie silnik, tylko... właśnie, jak to tak fachowo nazwać teraz? Bo wiem o co chodzi, wiem czym jest DirectX, ale nie umiem go fachowo nazwać. Dobra, no to co? No myślę, że możemy, moi drodzy, tu chyba skończyć w takim razie. A tym podmokłym fortem zajmiemy się już chyba w takim razie w odcinku kolejnym. Dobra. No, bo tu już mamy te górskie łzy faktycznie. Zupełnie nowa lokacja. Dobra, to myślę, że tu możemy zakończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Darksiders 2 Definitive Edition. Na razie.